Ostatnio zaglądaliśmy tu z naszą kamerą 16 września 2014 roku. Zarys potężnej inwestycji budowlanej powoli zaczął wyłaniać się na powierzchnię ziemi. Wówczas trzeba było mieć dużo wyobraźni, by widzieć masywny i nowoczesny gmach przyszłej galerii handlowej Świnoujście, powstającej przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 5, którą z niemal zegarmistrzowską precyzją wznosiła szczecińska firma budowlana Calbud. Mieszkańcy od samego początku z podziwem towarzyszyli tej budowie, często przystając przy otwartej bramie, czy zaglądając przez okalający ją płot. Dziś, 3 czerwca 2015 roku, na 24 dni przed otwarciem galerii handlowej o oficjalnej już nazwie Corso, po raz ostatni jesteśmy wraz z dyrektorem generalnym Calbud, Szymonem Kreftem, na placu budowy. Cało nam 24 dni do uroczystego otwarcia i tak naprawdę ten najważniejsze elementy dekoracyjne, elementy wyposażenia wnętrza i ostateczne elementy wykończeniowe związane z montażem elementów ze szkła, z kamienia pojawią się w najbliższym czasie i dopiero ten element ostatecznie ocenić będzie można 27, ale jesteśmy pewni, że będzie Pan jeszcze bardziej zaskoczony i zadowolony. Te ostatnie dni, te 24 dni właśnie, to są dniami takich pełne nerwowości, pewnych działań, no bo i dla kierownictwa i oczywiście dla ekip jeszcze pracujących. Nie, to już są elementy bardziej takie związane z doczyszczaniem, z towarowaniem konkretnych lokali handlowych. Sam obiekt przeszedł pozytywnie odbiór Państwowej Straży Pożarnej, jak i sanepidu, a więc zostały sprawdzone wszystkie systemy bezpieczeństwa, systemy, które w przypadku jakiejkolwiek awarii, czy też zadymienia, czy pożaru w sposób skuteczny i bezpieczny kierunkują ruch ludzi do wyjść ewakuacyjnych, jak również poprzez zabezpieczenie czynne powodują uruchomienie systemów pożarowych gaszących. Jesteśmy już po wszystkich próbach i to, co będzie wykonywane przez ostatnie 24 dni, to są tylko prace montażowe elementów już niedecydujących o bezpieczeństwie, ostatecznie wykończeniowych, plus zatowarowanie lokali, które, tak jak widzieliśmy, przechodząc przez obiekt, są też już na ukończeniu. Tak naprawdę trwa montaż mebli, oświetlenia i elementów już użytkowych w danym lokalu. Oprócz dyrekcji, ile fachowców jest na terenie budowy, na terenie galerii? Na dzień dzisiejszy te osoby realizujące ten zakres, o którym powiedziałem, to jest grupa około 200 osób. W momencie szczytowym było ich 350. Ten stan 200 osób będzie malał z dnia na dzień do otwarcia, natomiast będą już realizować swoje obowiązki pracownicy konkretnych sieci handlowych, którzy będą zajmować się towarowaniem i przygotowaniem placówki handlowej do otwarcia, więc myślę, że 200-250 osób w sposób stały do 27 czerwca tutaj będzie. Panie dyrektorze, proszę przypomnieć sobie, a nam głośno powiedzieć, co było najtrudniejsze w tej właśnie budowie, w tej inwestycji, którą żeście dosyć szybko się z nią uwinęli. Tak jak rozmawialiśmy podczas ostatniej Pana wizyty, czyli we wrześniu 2014 roku, najtrudniejszym elementem tutaj było posadowienie poniżej poziomu wody gruntowej. W Świnoujściu mamy około 1,20 m, 1,30 m od poziomu terenu poziom wody. Jest to woda dość agresywna, z dużą ilością związków reagujących z betonem, ze stalą. I wykop sam 6 metrów poniżej terenu, zabezpieczenie na czas trwania prac fundamentowych budynków sąsiednich, jak również tego obiektu przed napływem wody i późniejsza technologia betonowania zabezpieczająca obiekt w czasie eksploatacji przed wodą, no to był temat technologicznie dość trudny, natomiast realizowany przez nas z powodzeniem nie tylko w Świnoujściu, ale wcześniej na terenie Szczecina, jak również na terenie Niemiec, gdzie prowadzimy oddział spółki. Tak jak dzisiaj Pan miał szansę ocenić, budynek wszędzie jest szczelny, przechodziliśmy kondygnację tą podziemną i tak naprawdę mamy tam suchą, funkcjonalną powierzchnię handlową, w której realizowana będzie funkcja zasadnicza galerii, czyli działalność handlowa sieci, które z nami podpisały umowę w tym obiekcie. Lada moment właśnie z tego obiektu, o którym jeszcze dzisiaj rozmawiamy, firma zejdzie, ale pozostaje w Świnoujściu, bo jeszcze są dwie inwestycje, które realizujecie równolegle. To są mniejsze inwestycje drogowe realizowane dla miasta tutaj w ramach ostatnio przeprowadzonych przetargów, nie związane z galerią. Na razie najważniejszy dla nas organizacyjnie jest ten termin 27 czerwca. Oceniamy, że w zależności od tego, jak będzie sytuacja przebiegała, odwiedzi nas w pierwszym dniu między 10 a 15 tysięcy osób. To jest test organizacyjny dla tego obiektu. Wierzymy, że zostanie on przez nas zrealizowany właściwie. Panie dyrektorze, co dla Was, co dla firmy po dniu 27 czerwca bieżącego roku? Na pewno będziemy tutaj obecni, będziemy obserwowali, jak to centrum handlowe żyje. Zostało jeszcze
kilka lokali dosłownie, które nie będą skomercjalizowane w dniu otwarcia, ale ich prace związane z adaptacją już się dzieją. To są głównie małe lokale, które nie decydują o atrakcyjności tego centrum. No i będziemy się zastanawiać nad nowymi inwestycjami. Świnoujście na pewno uważamy za miejsce z ogromnym potencjałem i każda inwestycja, która będzie tutaj przez nas oceniana, jest oceniana już przez pryzmat tej realizacji. Po pierwsze pod kątem możliwości realizacyjnych i trudności związanych czy to z przeprawą promową, czy z siłą roboczą tutaj, ale również z ogromnym potencjałem. Widzimy, że to miasto rozwija się w naszej opinii szybciej niż inne w tym pasie nadmorskim i nie bez powodu akurat w tym miejscu galeria ta powstała.